Witamy Państwa w ramach bursztynowych spotkań w pubie Dekadencja. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu Częstochowa jest zespół Taki Blues Band. Przepytamy ich, żeby nam coś o sobie opowiedzieli. Skąd taka pasja do muzyki? I zaczynamy. Przedstawcie się może pierwszy, Andrzej, tak po kolei, z imienia, z nazwiska. Dzień dobry, Andrzej Wrotnowski. Dima. Dmytro Procenko. Bożena Stępień, śpiewam w kapeli Taki Blues Band. Krawczyk Ryszard. Perkusista Dudek Paweł. Tak jest. Powiedzcie mi, skąd pomysł w ogóle na tą muzykę, bo jest w nazwie jest Taki Blues Band. Tam na paru koncertach waszych byłem, na początku był blues, teraz poszliście troszeczkę w takiego mocniejsze brzmienie i teraz pomysły, skąd się biorą nagranie, kto pisze teksty, kto układa muzykę i jak to leci to u was po prostu na próbach i w zespole. Może znaczy, tam może powiem. Teksty i muzykę pisze Andrzej. To może teraz powiesz coś na ten temat? No tak. Teksty i muzykę przeważnie ja piszę, bo też są fragmenty, na przykład tekstów są, które napisała Bożenka. Skąd to się bierze? No, myślę, że staraliśmy się, aby nasz zespół po prostu, może to duże nazwanie, tworzył sztukę. No. Bo jednak swoje, to jednak swoje utwory, to swoje, to jest jakaś tam jakiś rodzaj sztuki. Własna twórczość. A skąd się wziął rodzaj, różnorodność? Zaczęliśmy od bluesa, na początku był blues, jak to mówią, prawda? Tak. No ale nasza grupa nie składa się z osób, które tylko grały bluesa. Tak po kolei, to my tam od wielu lat z Dimą graliśmy w zespołach kościelnych. Na przykład. Aha, czyli podłoże muzyczne jest. No, chrześcijańską muzykę graliśmy, tak. Tylko nie graliśmy muzyki takiej, jak się u nas w kościołach gra, to bardziej zespoły typu Hillsong, amerykańskie takie. No. Gospel, coś w rodzaju gospel? Tak, coś w rodzaju gospel. Mhm. Natomiast no, tutaj nie wprowadzamy elementów chrześcijańskich. Raczej grupa bluesowa otworzyła się na mocniejsze uderzenie z racji tego, że jest Rysiu z nami. Rozumiem. Rysiu tak. Preferuje metal. No to, nie, bo wiesz, dlatego się spytałem, słuchajcie, bo wiesz, każdy zespół kontaktu kojarzy się z jakąś subkulturą, tak? Punk i tak dalej, więc bunt przeciwko, nie wiem, systemowi, przeciwko społeczeństwu, przeciwko wojnie i tak dalej. No i tutaj wizerunkowo po prostu zespół, no każdy jest jak gdyby inaczej wyglądający, dlatego chciałem, żeby coś o tym opowiedzieć, tak? Czyli każdy jest jak gdyby z innego środowiska muzycznego, tak? Tak, tak. Tak. U nas właśnie tak jest, że ja z Dimą najpierw zaczęliśmy grać muzykę chrześcijańską. No, graliśmy po kościołach, też koncerty były wyjazdowe, no nie taka chrześcijańska, jak to się w kościele katolickim gra. Bardziej taki rock amerykański zespół, na przykład Hillsong, no, przykładowo. Typu gospel też coś takiego. Tak, tak? Mhm. Typu gospel. Tam się poznaliśmy, Dima wtedy grałeś na? Na perkusji, Andrzej na basie. No, także, i wymóg też taki był tam, bo to tego nie było, to tamtego nie było. Wiadomo, jak to nie każdy ma czas, no to brakowało klawiszy, no to zacząłem grać na klawiszach, uczyć się, no nie? Tak, tak. I trochę tamtego grałem na klawiszach. Perkusji nie było, to na perkusji. Bas, gitara, wszystko po kolei. A teraz Dima gra na? Basie. Masz. A ty? Nie na perkusji. Ja gram na gitarze. Właśnie. Właśnie chciałem tylko nawiązać do tego, że każdy, który gra na wielu instrumentach, tak ja, to jest do niczego. Nie. Po prostu uważam, że należałoby się skupić na jednym. Bo jak robi wiele rzeczy naraz i na różnych instrumentach, to tak naprawdę nie będzie tak dobrze, super dobrze grał na żadnym. Trzeba by było, można powiedzieć, skoncentrować się tylko na jednym. No ale mniejsza z tym. No i ty się skoncentrowałeś na gitarze. Tak, na gitarze. Dlaczego my gramy różną muzykę? Nie tylko blues, choć w nazwie mamy blues band. Bo tak.
można powiedzieć, wywodzimy się z różnych zamiłowań muzycznych. Rysiu na przykład, wiesz... No, cięższy rock, metal. Tak jest, to jest raczej taką moją domeną. Dokładnie. Paweł? Ja grałem po weselach swego czasu, od 80-tych lat. Po weselach zacząłem grać w 87 roku. Też dobre przygotowanie. Ale przed weselami jeszcze grałem w grupach takich nawet i heavy metalowych. W 86 roku, gdzie graliśmy na 22 lipca na amfiteatrze, na promenadzie, na Cepeli, na Dzień Dziecka, bo uczęszczałem do MDK-u, gdzie nas prowadził Pan Bożyk, nie wiem czy jeszcze Pan Bożyk żyje, on się nami zajmował i on nas, MDK nas wystawiał. Mhm. No tak, wiadomo, to było za komuny, jak to było, 22 lipca to było typowo komunistyczne święto. Tak. Ale graliście. Graliśmy po tych... Ty powiedz. A tak, to po weselach grałem. Po prostu, a powiedz ty tutaj, jeżeli chodzi o wokal, o doświadczenia muzyczne, jaką wojowniczką jesteś? Ja śpiewałam tak naprawdę od maleńkości. Śpiewałam w podstawówce, śpiewałam w liceum w zespole takim, w kwartecie. Śpiewałam piosenki harcerskie na różnych obozach, na różnych rajdach. No mogłabym się pochwalić, że harcówkę w liceum to wyposażyłam ja. Bo za każdy wygrany jakiś tam konkurs były nagrody, a to menażki, a to namioty, a to śpiwory. I to wszystko po prostu potem szło do harcówki. No później była przerwa, tak jak rodzina, dzieci, dom. Po pewnym czasie przyszła też choroba. Długo z tym się zmagałam, prawie 11 lat. A później ktoś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pani psycholog, że no, najwyższy czas poprawić swoją jakość życia po chorobie nowotworowej. I ja tak sobie pomyślałam, mówię, no kurczę, no trzeba robić w końcu to, co człowiek lubi, co byś chciał. Kiedyś tam to wszystko było po prostu ściśnięte i jakoś tak się nie dało. A teraz dzieci dorosłe. No i zaczęłam właśnie śpiewać. Zaczęłam jeździć namiętnie na rowerze, chociaż to już i tak jest, trwa kilkanaście lat, ale w tej chwili to te moje wyprawy już są takie potężne, duże. Kocham teatr, brałam udział w warsztatach teatralnych, jedne nawet się zakończyły spektaklem na scenie. Po prostu żyję. Dobrze, a jaka wyprawa była teraz w zeszłym roku, dwa lata temu, jeżeli chodzi o rowerowo, no bo ja bym taki program zrobił, na przykład Amazonka na rowerze. A to jeszcze tak, to śpiewająca. Było, tak, to dwa lata temu pojechałam w sumie dla Amazonek właśnie, sama. Pojechałam z Helu do Świnoujścia. Zajęło mi to 2 tygodnie, z tym, że zrobiłam sobie wtedy takie naprawdę wakacje i jechałam co drugi dzień. Trafiłam na piękną pogodę, więc plażowałam. W zeszłym roku pojechałam z koleżankami, pojechałyśmy w drugą stronę, czyli ze Świnoujścia do Helu. No, było bardziej intensywnie, bo trwało to 8 dni. No, dla mnie są to takie wyprawy, ja to kocham po prostu, mogę jechać sama, nie boję się absolutnie. Wiozę ze sobą cały sprzęt, wiozę namiot, wiozę plecak, wiozę śpiwór, wszystko. A, karabin? Co? No nie, karabin nie. A w tym roku? No w tym roku planuję... Armaty. Nie, w tym roku planuję wyjazd w Bieszczady, ponieważ w zeszłym roku zakończyłam Green Velo w Tarnowie, to tak sobie pomyślałam, że właśnie z Tarnowa pojadę dzisiaj w tym roku do Przemyśla, a potem zjadę na dół do Wetliny, pochodzę parę dni po górach, zajrzę do Cisnej, nie w deszczu, zaśpiewam sobie Bieszczadzkie Anioły i potem sobie pojadę dalej. Ile czasu mi to zajmie, nie wiem. Mam teraz czas, jestem na emeryturze od miesiąca. Myślę, że będzie wszystko dobrze. A śpiewanie, no tak się akurat trafiło, że kiedyś tam kolega, jak byłam w 5 o'clocku, na sam koniec, już na dobranoc, poprosił mnie, chodź Bożenka, zaśpiewasz może coś.
i ja wtedy a cappella zaśpiewałam panią Słowikową, kiedyś wykonywała to Ewa Bem. No i się spodobało. No i zaproponował, że mówi, to może pogramy, pośpiewamy razem. Ja się zgodziłam i tak to się zaczęło. Dima, teraz do ciebie pytanie mam, jaką przestrzeń muzyka zajmuje w twoim życiu? No tak jak wspominaliśmy, już od lat gramy z Andrzejem. Wcześniej to chciałem grać, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie wrażenie, że to jest bardziej dla tych osób z telewizji, z radia, że to jest coś skomplikowanego, może niedostępne i jak spróbuję, to mi się nie uda. A później okazało się, że to jest możliwe. No i tak jak mówiłem, Andrzej przeniósł się na gitarę. Ja już zaopiekowałem się basem tutaj i miałem takie pragnienie nauczyć się grać. Właśnie pożyczyłem na chwilę od Andrzeja, żeby poczuć jak to jest i wkręciłem się w to. No i od tej pory obstawiam ten instrument w zespole. Ryszard, co robi Wiking w takim towarzystwie? Co robi Wiking? Gra, po prostu. Lubię rocka, dlatego nasza muzyka też jest pociągnięta troszeczkę w stronę rocka. W kierunku rocka. Jesteśmy elastyczni. Tak, dokładnie. Wywodzimy się z wielu środowisk, no jak sam wypytywałeś, no nie nas. Tak. I chcemy się pogodzić tym wszystkim. Nie ma to, że bo gramy blues, albo tylko w naszym nazwie jest blues. Rysiu ciężką muzykę preferuje i dlatego wchodzimy też w inne klimaty. Ostrzejsze brzmienie i tak dalej. Nie, fajnie, to fajnie to wszystko chcemy, brzmi. Chcemy, żeby każdy miał jakąś satysfakcję z tego naszego grania, tak? Jeżeli Ryszard lubi mocniejsze brzmienie... Ale też chcecie coś przekazać, fakt prawda? Jest faktem, że musimy go troszeczkę, że tak powiem, w cugle brać, bo jakby popłynął, to ale już w ogóle... Ale czasami tekst wymaga ostrzejszego brzmienia, tak? Ale bo, tak, to wszystko jest pod kontrolą, oczywiście, że tak. Krew się leje, jest smutno. No nie, to trzeba troszeczkę okay. Takiej ikserki iskierki dołożyć. A już nam ktoś powiedział, że gitara Ryszka jest charakterystyczna dla tego zespołu. Jest. Tak. Tak, koleżanka już nie już jedna. To powiedział. Tak, osoby mówiły, że jak słyszą. Ta gitara jest rozpoznawalna po prostu. Tak, że jak słyszą gitarę Rysia, to już wiedzą, że to my. Jeden z naszych utworów był na liście w Radiu Bohema. Mhm. I tam to były pierwsze właśnie takie nawet pisane posty, tak? Od ludzi, że ta gitara to tam była charakterystyczna tak. Od razu. Także takie. Dotarliśmy do siódmego miejsca na liście liściastych w Radiu 357. Z tym, że to jest taka lista czatowiczów, to jest taka osobna zupełnie lista. No. I fajnie nam to wszystko wyszło, dotarliśmy do siódmego miejsca, jesteśmy z tego bardzo dumni. No, pierwsza dziesiątka to jest wielki sukces na ten czas grania. Już nie wspomnę, jakie zespoły były za nami. No tak, to już. Nie wspominam, ale byliśmy bardzo z tego dumni, naprawdę. Ale to wiesz, to zapewne same gwiazdeczki były, wiesz. Gwiazdy. Także cóż, no. Taki blues band, proszę Państwa, zespół pełen serca, pełen werwy, z pozytywną energią. Zaglądajcie na ich koncerty. Może powiesz, Boże, o najbliższym czasie, jakie koncerty będziecie mieli, gdzie? Właśnie. Tutaj też w dekadencji odbywają się co jakiś czas koncerty takiego blues bandu, więc może coś... W dekadencji graliśmy już 3 razy. Ja myślę, że na wiosnę się pojawimy następny raz, to na pewno. A w najbliższym tygodniu będziemy grać 2 koncerty. Jeden w klubu kawiarni Bank w czwartek, 23 lutego o 18:30. A drugi koncert w sobotę, 25 Także lutego. Mamy tylko jeden dzień przerwy. Tak, w Stodole pod Zamkiem w Olsztynie. I też no, serdecznie zapraszam wszystkich. Jeżeli nie uda wam się przyjść w czwartek, to może w sobotę. W sobotę. Tak jest. Tak. Można sobie zajrzeć, zawsze wolny czas znaleźć w weekend chociażby, żeby przyjechać się do Olsztyna i zajrzeć na muzykę, która popłynie sobie z ich instrumentów, a gwarantuję, że fajnie to brzmi. I zapraszamy na naszą stronę Taki Blues Band. Tak. Na Facebooku. Tak dość aktywni jesteście na tych portalach społecznościowych, z tego co zauważyłem. Żegnamy Państwa, dziękujemy.
gorąco tutaj mamy na poddaszu, także żeby życie pomnęło. Czekamy na ciepłe dni. Dziękujemy bardzo dekadencji za to, że chciała nas ugościć. No i cóż. I udostępniła nam tą górę. Tą górę, całą. I niech się dzieje, słuchajcie. Dziękujemy.